Wprowadzenie pakietu onkologicznego nie doprowadziło do znaczącej poprawy w obszarach determinujących skuteczność leczenia onkologicznego. Taki wniosek płynie z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Zmiany organizacyjne wprowadzone przez pakiet onkologiczny sprawiły, że pacjenci, którzy mieli wystawioną kartę DILO, czekali na zabieg i badania krócej niż w przypadku świadczeń planowych. Jednak pakiet nie poprawił w znaczący sposób sytuacji pacjentów na wcześniejszym etapie procedury z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu. Tam nadal kartę DILO, czyli diagnostyki i leczenia onkologicznego, która uprawnia do leczenia tak zwaną szybką ścieżką, uzyskiwała tylko część pacjentów. Na początku 2015 roku umowy na udzielanie świadczeń w ramach pakietu onkologicznego w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej podpisało w całej Polsce blisko 2000 placówek. Pacjenci z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu mogli korzystać z kompleksowego leczenia w ramach pakietu onkologicznego, ale niestety nie zawsze i nie wszędzie. Po pierwsze, nie wszystkie placówki onkologiczne podpisały umowy na wykonywanie badań i prowadzenie terapii w ramach pakietu. Dodatkowo, nie wszystkie placówki, które miały umowy, faktycznie je realizowały. I po trzecie, tylko niektóre lecznice zapewniały pacjentom dostęp do wszystkich niezbędnych urządzeń i badań w jednym miejscu. Druzgocące wyniki kontroli NIK wskazują, że jedynie 301 z nich faktycznie udzielało świadczeń w ramach pakietu. To zaledwie 15% spośród 129 szpitali, które podpisały umowy jedynie niespełna połowa udzielała faktycznie spakietyzowanych świadczeń. Brew założeniom pakietu pacjenci z nowo Nadal musieli więc wędrować po różnych placówkach, aby skompletować wszystkie niezbędne badania. Trudno zatem mówić o wczesnym wykrywaniu zmian i co za tym idzie skuteczności leczenia. Zaniepokojenie budzić może skuteczność prowadzonego leczenia onkologicznego, bowiem jakość świadczeń udzielanych pacjentom zależała od placówki, do której trafili. Na przykład w połowie skontrolowanych placówek nie było możliwości przeprowadzenia badań patomorfologicznych podczas operacji, tak aby jak najszybciej ustalić rozmiar koniecznego zabiegu. W innych szpitalach z kolei rozpoczynano np. leczenie pacjentów bez przeprowadzania kompletnych badań histopatologicznych. W województwie podlaskim w badanym okresie lekarze POZ na 10 tysięcy pacjentów wydali zaledwie 43 karty, podczas gdy średnia krajowa wyniosła niemal 95, co w opinii NIK może świadczyć o niewystarczającej czujności podlaskich lekarzy rodzinnych. Pozytywem jest to, że większość pacjentów rozpoczynała terapię w ciągu 7 tygodni od wystawienia karty DILO. Często jednak kartę wystawiano zbyt późno, gdy choroba była mocno zaawansowana. Receptą na poprawę sytuacji pacjentów onkologicznych jest zdaniem NIK wydawanie kart DILO w przypadkach choćby najdrobniejszego podejrzenia choroby nowotworowej, a nie tylko w przypadkach oczywistych. Istotne też jest wspieranie wyspecjalizowanych ośrodków, które dysponują doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą. Statystyka wskazuje bowiem, że jednym z najistotniejszych czynników pogarszających jakość świadczeń był brak doświadczenia w wykonywaniu niektórych zabiegów skutkujący nawet blisko dwukrotnie zwiększoną śmiertelnością pooperacyjną pacjentów.